No to lecimy isem 2. Skupiarka Venta. Wróć załogę. Co, perki takie jak... Pusty zmysł, braterstwo, potem dwa perki pod spota. Jako piąta naprawka na dowódcy przynajmniej. Tutaj no, strzał z biodra. Snajper, braterstwo, naprawka. Te cztery są must have na start. Czystość i porządek, strzał z biodra, braterstwo, naprawka. No, to już zależy od was i kolejność. Bezpieczne, braterstwo, naprawka. A potem... Albo intuicja, albo desperat, co tam wolicie. I lecimy się bawić. Wolę skupiarkę niż cokolwiek innego na isie drugim. Ogólnie na siódemkach ze 122. Wolę skupiarkę niż cokolwiek innego, bo... Jeśli tu nie masz skupiarki, no to nie oddychasz. W sensie ten czołg skupia i skupia. Mechanizm obracania daje ci tylko i wyłącznie te 15%, jeśli nie obracasz wieżą i jedziesz do przodu. Jeśli tylko się obracasz, cokolwiek robisz, to po prostu szybciej się obracasz, a skupiasz tak samo długo. Masz tak samo mocno rozwalony celownik. Siódemek nienawidzę, jeśli chodzi o 120. 2 mm działa. Nikomu nie polecam grać jakimiś właśnie trollgenami na siódmym tierze. Pełno isów. Jest ze 122. Jak jeszcze na przykład su czy isu siódmego tieru, premki, te deki. One jeszcze trafiają coś tymi działami. Aczkolwiek skupiają tak samo długo. Tylko szybciej ładują. Szybciej niż w sumie ósemki czy dziewiątki. Tą alfą. Więc nawet z moją załogą tutaj... Trzeba bardzo duże wyprzedzenie... brać. Nie możecie sobie... lufą na lewo, prawo celować i strzelać po prostu. A raczej musicie mieć już wieżę obróconą i tylko doskupiać. O, type. Cześć, type. Tak, wiem, mam wiele celów tutaj jednocześnie do bicia. Goście wyjeżdżają jak... Jak hardkorze. Player do bicia. Nashorn. Uła. Nashorn dostał, aczkolwiek ja też dostałem strzał. Tutaj od tygryska. Ten Steyer próbuje. Ja go próbuję zblindować. Dostał raczej. A nie. Okej. Okay. Teraz powiem w szoku. Może dostało tam coś innego jeszcze. Uła. Tak samo nienawidzę dział 152 na W2. Też dla mnie jest surrealizm grania w tym. Dlatego premką tak długo grałem i tak długo ją markowałem. W2R. Jeżeli nim chyba z 300 bitew zagrałem, żeby wbić 95% na szóstym tierze. Dobra, no. 180 mogę stracić.
poczuć. Jedź, kochany, jedź. Pytaj w żagle wiatr. To musiał poczuć. Niedługo T29 dostanie nerfa. Już nie będzie tak zaczął. O, schowię się za przeciwnik, za wrak i już mnie nie przebiją. Nie no, ja z kalibrem 122 mm i tak jestem w stanie go przebić po górze wieży. Dosyć łatwo. Wystarczy, że tam trafię. A nie jest to jakieś trudne miejsce do trafienia, bo to jest wielkości dużego kawałka wieży. No ale widzicie, raz za nisko, raz za wysoko. Właściwie już mnie może dobić, ale nie patrzy na mnie, więc ja wychylony stoję. Stoję twardo. I pocisk sobie gdzieś poleciał nad nim. Jak ja nienawidzę 122. Niby 122 daje mi ten plus, że mogę gościa przebić tą górę wieży. Nie muszę po garnku celować, po prostu wystarczy, że trafię. A z drugiej strony, jak widzę, jak to leci, to mi się odechciewa. Niby wynik robisz dobry, Pawian, ale nagadasz się o tym dziele. Dorwaliśmy go. Wolę Tygrysa czy T29? Tygrys 1 jest bardzo fajny, ale T29 jest bardziej... Można więcej błędów popełnić T29 niż Tygrysem. Tygrysem gości od przodu, KW2 od przodu możecie przebić z HEK-a, jak dobrze trafi. A w T29 jednak nie wejdzie ci z HEK-a pocisk. 4000 zrobiłeś, Pawian. KW2S-ką. Ale też dostałeś zamkniętą mapę. A nie wyłączyłem przyspieszonego szkolenia. It's Batman. Fajną bitwę zrobiłeś. Znaczy fajną. Fajną jak na 7 tier. Kiedy robię następny zlot w kasztalniaku? O to się pytałeś? Bo ja troszeczkę na czaty, jak widzisz, nie patrzę w tym momencie. Niezłe te twoje losowania. No na piątych tierach mogę nie postrzelać za dużo, bo przeciwnicy szybko się skończą. Kiedy robię następny Bigos. Przecież ty dostałeś Bigos, kasztaniaku. Kiedy gotowałem na kolejne. Nie wiem. Nie mam motywacji na to gotowanie. Nie wiem, czy tu coś strzela. Ale chyba strzela. Pożarem? Bez. Ale bez spota też. Lul. Zasięgu widzenia brakuje. Ten kawał wydaje mi się, że on tu zaraz podjedzie. Celowałem w zbiorniki, jak widziałem jego bok, ale się nie udało.
Ale ja nie sprzedawałem Bigosu. Oj, jak on pięknie wygląda! Plum. Piękny jesteś, RL-ku. Tu jest jedna arta na pewno. Aczkolwiek dopóki mam bicie w jakieś dziwne inne miejsca, to nie będę strzelał w artę. No, od tyłu wieży. Feels bad, man. Jadę po to, Marta. Marta się sama prosiła. Ona nawet nie jest daleko, ona jest gdzieś tu, na open chyba. A, aha. Słucham? Chwilka, kochanie. Bo tak jakby... Biją mnie! Nie ściągłem tej arty. I zaraz on mnie dostanę w dupę. Przeciwnicy mi się... Pink. A, wow, ze snapa mi dał. Sanepid już czeka na handel Bigosem. Oj, wytrole. Wracam za sekundkę. Idę zobaczyć ją z ukochaną. A i su nich sporo nastrzelał. Te 2-9. Ej, oni nawet nie podbijali jakoś. Nasi po prostu nic nie robili tam. Jakbym wiedział, że te nasze 3 hateki nie puszczą ich dwóch, to bym im pomógł. No ale nie pomogłem. Wolałem strzelać do art. Do roboty. Stekanko? Co za stekanko?
Wow. Pluton. Pluton jedzie. Jedzie twardo. Ale piękna rola. Ja cię kurwa zabiję. W grze oczywiście. Jedź, zgiń, proszę cię. Wybuchnij, podpal się. Wypchnę cię albo coś. Nie jesteś warty trzymania cię nawet jako hapeków od drużyny. Pojazd przeciwnika zniszczony. Odbiłem się od boku od boku i od garnka jednocześnie. Teraz od góry wieży. Znalazłeś stół, pawian. Ale stół nie znalazło ciebie. Nie ma nikogo, Bartek. Hej, Ronakam. Witam was wszystkich na omówieniu czołgów za obligacje. Bawimy się z tym i będziemy się bawić przez kolejne 2 do 3 dni prawdopodobnie. Jest tam, więc ja mogę tutaj sobie podjechać chyba. T29 dalej żyje. To jest jakiś sposób na wbicie Battle Passa? Oprócz piątek to tak, jest to sposób na wbicie sporej ilości punktów. Pamiętajcie, że jak będę miał 450 subów, bo to robię na 400 subów, bo miałem przez chwilę 400 subów na Twitchu. Na 450 subów jest omawianie wszystkich ósemek lightów. Potem na następne 50 subów zorganizujemy następne ósemki. Przede wszystkim premki, aczkolwiek jak już będę omawiał premki, to tych parę drzewkowych czołgów też się omówi. Zdążę go złapać? A, okej. Zdążę złapać coś, co nie ucieka. Niby wszystko spotnięte było, ale
Jednak te Su i Achilles mogli się troszeczkę ruszyć. Mogłem strzelić szybciej, ale się troszeczkę zawahałem. Tak to suby sobie dobiła, tak to ja dobiłem gościa. Jak wspominam te 77, Angel, powiem ci tak. Ten czołg, nie powinienem go dobrze wspominać, ale wspominam go dobrze. Tak, dziwnie to brzmi. Ale no, czołg, który ma okropny DPM, ale ma trzy pestki. Trzy pestki, które mi robi... Ile? 900? 1000? Ile on tam ma? 360 średnich. To jest 1080 w krótkim czasie. No i pena wysoka. Type jest na fullu, a ja mam HEK 530 alfy na niego załadowanego. Aha. Cześć Achilles. To zniszczy was obydwóch. Dobra, no strzel sobie raz. Nikt ci tego nie zabroni przecież. Jednego mniej. Jedna z gąsienic uszkodzona. Same dobre bitwy mi siadają na KW2. KW2, IS-2S. Widzicie mniej więcej jak gram. Snajpić też coś się da zawsze usnajpić, ale przede wszystkim jakieś strzały ze 100-200 metrów. Ile tutaj trzeba? 7000. Ulepszenia polowe. Miałoby się wziąć tutaj do wytrzymałości zawieszenia. Trochę go zmulimy, ale czasem mu trak nie zajdzie wtedy. Tutaj. Szczerze to brałbym pod szybkość celowania. To jest ruskie działo. Jeśli ma trafić, to trafi. Jeśli nie ma trafić, to nawet z celnością 001 nie trafi. A tutaj oczywiście zasięg widzenia. A my gramy nim jeszcze dwie bitwy. Let's go. Wyłączmy sobie. No tutaj będziemy snajperem w tej bitwie. W tej bitwie będziemy typowym snajperem. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, jeżdżenie na prawo to jest udręka dla mnie. Bo non-stop albo jedziemy w piątkę i okazuje się, że tylko ja próbuję przejechać. Albo wjeżdżam tam, ugrywam sobie stronę. Nasi gdzieś kampią, a ja ginę, bo wjeżdżają sobie w drugie tempo po mnie. Ile ugram w tej bitwie? W tej bitwie może mi pestek zabraknąć. To nie będzie dziwne.
Bo będę przede wszystkim snajpił. Ale z rolką piękną. A piecze. Te 4-9 piecze. Tutaj nawet nie mam zamiaru wychylać. Tutaj będę tylko wystawiał dziuba, jak coś się spotnie. Na przykład Polak. Polak, rodak, fiu, fiu, fiu. Ej. Chwilę się zawahałem, no i mam... Goście zdążył się przodem ustawić i dostać w traki. Jakbym wiedział, że ten stanie na trakach, to bym nie go pruł. A tak jak on sobie jechał, to nawet nie próbowałem w niego strzelić. Ojej. Gdyby nie to, że jednak tu było ten. Tu była ziemia, to by wleciało w niego. Tu jest teraz problem, bo mogę wychylić na tę 30, spotnąć ją. Mogę próbować jej dać nawet. Ale jej nie dam. Tygryspa. Tygryspa jest najgorszą siódemką atakiem w grze chyba. Przecież tu leopard spotuje, a ja wychyliłem jak zwierzok. Najlepsze w tym, że go nie biją. A jest gość papierowy bardziej ode mnie. A ja wychyliłem, dostałem od razu dwie. Oj tak. Wychylę tutaj. Zanim on może do mnie strzelić, to ja mogę mu strzelić w dach i cofnąć. Co może mnie zdjąć szybciej niż on. No, te 30, pokaż co potrafisz. Aha. Chłop się spotnął w fajnym miejscu, nie? Myślę sobie, o, wychyli, będę każdy piksel jego widział. Chłop wychyla na open, dopiero się spotuje. Pomogę ci, tygrysko. Pałko. Fajnie, że ja w tym momencie już dostaję spota. Patrz. Teraz możesz strzelać, gościu. Leo KD. Gin, żebyś mi tu już nie jeździł. Proszę. Cześć, Turtlu. To u ciebie, kochane.
Ale mu się zwierzak załączył. O! Turbo zwierzak! Nadlatuje. Ja też teraz zezwierzęciłem pestkę. Aczkolwiek ja mogłem. Bo ja przeładuję jeszcze jedną. Boski Taba, Lugo, witam cię, szósty miesiąc. Proszę, objechał. Objechał mnie. Objechał wrak. O nie. To musiał poczuć. O nie. A! Co on jest na strzał przecież? Ja chciałem mu te traka zrobić. Nie, ten... Cicho! Nie, nigdy nic nie widział. Buu! Nie ma. Jeszcze jedna bitwa tym. A mogłem jeszcze sobie strzelić z dwa razy. Ulepszenie polowe. Do wytrzymałości i zawieszenia klikniemy sobie. A co tam? A. No co? Bitwa, pawian. Szóste tiery, siódme tiery i ósme tiery, pawian, a nie szóste. No co, jedziemy się bić na heady. Chociaż heady mamy miękkie. Więc trzeba się bić na... na cwaniaka. Strzelać, ale nie dostawiać. Do roboty. Do której dziś działam? Aż mi się odechce. Fiu, fiu, czwarta w nocy.
aż do tej godziny to mi się nie chce. Jakby płacili jak na pejsie, to bym mógł się zastanowić. Ale nie płacą, sadgę. Nie, tu nie mam żadnych limitów. Tutaj, jak gram, to jestem w stanie coś zarobić. Jak jestem, jak streamuję dla was, to jestem w stanie coś zarobić. Jeśli coś wrzucicie. Jeśli nie gram, no to Twitcha to nie interesuje. Twitch mi przecież nie płaci za to, że streamuję u nich. Tak jak Facebook mi płacił. Tutaj jedyne co mam, to co ugram od widzów, plus jakieś drobniaki z reklam. Boję się, że go nie spotnę. Ten krzak. Dlatego trochę bardziej będę wychylony. Stał. No przecież to jest na zielono, dwa razy pod tym kątem strzeliłem. Kościół powinien mieć minus 800. Teraz w ogóle poszło gdzieś. Nie bił, trafił. Nie będę wychylał i celował. Wychyla i strzela. Jestem ruskim hatekiem. Powinienem takie pestki trafiać. A jak nie, to czuję się oszukany i liczy na zwrot pieniędzy. Co? Pawian, ale ty nawet nie płaciłeś za ten czołg. No to powinienem dostać odszkodowanie. Lul. Karnewron nam spadł z rowerka. Może teraz coś przebije? Jak już się tak wychylili. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Jest pestka. On wychylił i nie dostał spota? Chyba tak, bo coś strzeliło obok mnie. Nie była to arta, więc to gość wychylił. Strzelił. Cofnął. No wychyl się, medzie. Przecież ci nic nie zrobię. Dostałem spota znowu. Ale mem. No, tutaj nie ma nawet co stać, no bo my w 3 obite hateki versus ich 5 czołgów. To prawda, jeden na dobicie, ale dalej 5 czołgów. Na 3 obite siódemki. Wolę ich wyciągać tutaj pod nasze cokolwiek. Chciałem powiedzieć arty, ale artę mamy jedną. Zobaczymy. To jest jak się nie ma załogi. Tymczasem moja 9-perkowa załoga. Dobra, 9 perk na 70 parę procent. Dalej mam więcej expa pewnie na załodze niż cały nasz team. Na wszystkich swoich załogach. Znaczy no, na tych załogach, które są w bitwie teraz. Tu jest dosyć fajny ten nasyp. Możesz delikatnie wychylić.
dać po górze wieży, cofnąć się i liczyć, że gościu postanowi cię puszować, bo przecież jesteś tylko słabą siódemką. Nie. To będę baitował, że uciekam. Patrz! Uciekam! Jedź do przodu! Jednak nie jedzie do przodu, nie jedzie gość. Teraz! A przed chwilą te moje baitowanie to na co było? Ten T3-4 jest niezniszczalny. Od nich. Celowałem tam, gdzie chciałem. Peny nie starczyło. No i tak się sprawuje IS-2S. Fajne bitwy siadły, może prócz tej ostatniej. Ale źle nie było.